WROMiK, czyli Wrocławski Informator Możliwości i Korzyści dla Osób z Niepełnosprawnościami. Jak mówią twórcy, to przewodnik, adresownik i mapa, która pokazuje, jak łatwo dotrzeć do celu. Publikacja dostarcza niepełnosprawnym informacji m.in. o tym, gdzie i jak załatwić interesujące ich sprawy. Wiele osób, bezpośrednich beneficjentów, może dowiedzieć się, jak, co i gdzie załatwić w Urzędzie Miejskim Wrocławia, jak skorzystać z oferty kulturalnej, ale i sportowej. WROMiK zawiera również informacje o tym, w jakim stopniu dane miejsce jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. O to, jak wygląda sytuacja udogodnień dla osób niepełnosprawnych we Wrocławiu, zapytaliśmy mieszkańców. Coraz więcej jest takich możliwości podjazdów, wygodniejsze są wejścia do sklepów, przejścia na ulicy, ale myślę, że mimo wszystko jednak są budynki czy miejsca, w których brak wind czy szerokiego wejścia powoduje na pewno utrudnienia. Są schody, toalety są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. W sumie to jest takie miejsce, gdzie szczególnie powinno się zadbać. Są udogodnienia w budynkach użyteczności publicznej, jak widać tutaj na przykład pod Teatrem Polskim i w innych miejscach. Wydaje się, że jest lepiej, może jeszcze nie doskonale, ale zmierza ku dobremu. Przede wszystkim jest, jeżeli chodzi na przykład o tramwaje, jest jedno wejście poszerzone, żeby osoby niepełnosprawne mogły wejść. A jeżeli chodzi o autobusy, to nie ma jakichś specjalnych. No, zawsze kierowca chyba wysiada i pomaga wejść takim osobom. Mało jest, wydaje mi się, też lokali gastronomicznych, w których osoba niepełnosprawna może bez problemu wjechać, a nawet jak wjedzie, to usiąść przy stoliku jest problem, bo jest mało miejsca. Na przykład na pasach, przejście na pasach bardzo szybko, światła się zmieniają na czerwone. Kostki też są bardzo w kiepskim stanie, także wydaje mi się, że nie wszędzie, ale wydaje mi się, że jest na czym pracować. Jest mało schodów wszędzie, także to jest najważniejsze. Jak one się pojawiają, to są na szczęście te takie trasy na wózki, żeby podjechać. Po rynku się fajnie chodzi, bo jest zrobiona ta trasa szpilkostrada. Z wózkiem też jest fajnie, bo nie trzęsie przede wszystkim. To jest najważniejsze. WROMiK można otrzymać za darmo we wrocławskim punkcie informacji dla osób niepełnosprawnych, w siedzibie Fundacji Promyk Słońca oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Poradnik był konsultowany z osobami niepełnosprawnymi i jest odpowiedzią na ich potrzeby. Stawiamy na absolutne konsultacje ze środowiskiem poprzez na przykład Wrocławską Radę Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zatem wiele przed nami, ale myślę, że Wrocław wyznacza i będzie wyznaczać trendy, jeżeli chodzi o dostępność dla osób niepełnosprawnych. Paulina Wilczyńska, Echo 24.